Cześć! W poprzednich odcinkach poznaliśmy viewport Maxa, poruszanie się po scenie, tworzenie podstawowych obiektów oraz ich przesuwanie, obracanie i skalowanie. Omówiliśmy podstawy modyfikatorów i nauczyliśmy się wybierać elementy do edycji. Dzisiaj przygotujemy referencję i narysujemy pierwszy model. Będzie to kubeczek. Zaczynajmy! Pracę rozpoczynam zawsze od sprawdzenia ustawienia układu jednostek. W zależności od tego, jaki model będę rysował lub jakie są wytyczne zleceniodawcy, ustawiam odpowiednią jednostkę miary. W tym przypadku wybiorę centymetry. Przy pomocy skrótu Alt-W powiększam widok perspektywiczny. Używam komendy Create i dodaję kwadrat o wymiarach zbliżonych do wymiarów obiektu. Zmniejszam ilość podziałów do 1. Teraz dodam zdjęcie referencyjne, które będzie moim wzorem. Wcześniej przygotowałem sobie zdjęcie mojego ulubionego kubeczka. Przeciągam zdjęcie bezpośrednio na płaszczyznę. Aby ułatwić sobie dodawanie go do sceny, zdjęcie ma proporcje 1:1. Link do pobrania znajdziecie pod filmem. Teraz obracam plane o 90 stopni, pamiętając o wykorzystaniu skrótu A, czyli przyciąganie do określonego kąta. Przyciskam F, przechodzę do widoku front, czyli z przodu. I klikam F3, aby wyjść z trybu wireframe. Klawisz W i już mogę poruszać moim widokiem referencyjnym. Staram się ustawić go w osi X i podstawą na wysokości osi Z. Odsuwam go trochę od centrum, by nie przeszkadzał mi w rysowaniu. Klikam prawym przyciskiem myszy, wybieram obiekt Properties i w menu oznaczam funkcję Show Frozen in Gray. Następnie zaznaczam w okienku Freeze. Jak widzisz, obiekt został teraz zamrożony i nie mogę go wybrać. Dzięki temu nie przesunę go przypadkowo podczas pracy, ale cofnijmy się na chwilę do okna właściwości obiektu. Zobaczcie, co się stanie, gdy nie odznaczę funkcji Show Frozen in Gray. Obiekt jest zamrożony, ale także zniknęła tekstura na nim. Został wyświetlony na szaro. Tak, teraz wszystko się zgadza. Zamroziliśmy referencje i nie są już szare. Teraz twórzmy cylinder, czyli walec. Ustawmy ilość segmentów na 1. Zastanówmy się przez chwilę, ile podziałów będziemy potrzebować, aby ułatwić sobie pracę. Z uwagi na szerokość uszka, myślę, że 24 będzie najlepszym wyborem. Teraz zakładka Keyboard Entry. Tutaj wpiszemy przybliżoną średnicę i wysokość walca. I klikamy Create. Aby ustawić widok ponownie na front, klikam F albo ściankę manipulatora z napisem front. Przy pomocy parametrów dopasowuję wysokość walca i jego średnicę, aby była zbliżona do naszych referencji. Bardzo ważne jest ustalenie wymiarów i proporcji w widokach orto, a nie perspektywicznych, ponieważ perspektywa zniekształca wymiary i może całkowicie zepsuć naszą pracę. Kolejny przydatny skrót Alt-X sprawia, że wybrany obiekt staje się w viewporcie półprzezroczysty, co jest czasem bardzo przydatne. F4 i na walcu pojawią się wszystkie krawędzie. Dodaję modyfikator Edit Poly. Dzięki niemu przekształcimy walec w piękny kubeczek. Upewniam się, że wybrałem opcję Modelowanie. Chowam sobie ten panel i wybieram zaznaczanie planeów. W pierwszej kolejności usunę te nieładne n-gony, bo tak właśnie nazywamy poligony o większej niż 4 ilości boków. Zatrzymajmy się na chwilę przy zaznaczaniu. Jak widzisz, przeciągając zaznaczeniem na werteksach, zaznaczyłem je wszystkie. Jeżeli jednak będę miał
zaznaczoną opcję Ignore Backfacing. Pomimo objęciem zaznaczeniem wszystkich dolnych werteksów, zaznaczą się tylko te widoczne, nie zasłonięte przez inne elementy naszego obiektu. Ale wracajmy do modelowania. Wybrałem dolne werteksy i przechodzę skrótem R do skalowania. Pamiętając, żeby wybrać wewnętrzny element pivota, dopasowuję wymiar do referencji. Teraz zaznaczam wszystkie pionowe edge i zakładki Edit Edges wybieram mały kwadracik obok przycisku Connect. W pierwszym okienku menu możemy zmienić ilość podziałów, w kolejnym ich rozstaw, a w trzecim przesuwać je. Klikam prawym przyciskiem myszy na strzałki obok wartości i zeruję je. Pozostawiam dwa podziały. Jedno kliknięcie zaznacza jeden edge. Dwa szybkie zaznaczają cały obwód. Skrót R i dopasowuję ich rozmiar do referencji. Cały czas zwracam uwagę, by wybierać środkowy element pivota. Zajmijmy się teraz dołem modelu. Wykorzystamy do tego wybór border. Są to wszystkie edge, które stanowią zakończenie obiektu. Jak łatwo się domyśleć, figury zamknięte nie będą miały elementów typu border. Klikam napis button na manipulatorze, dzięki temu przechodzę do widoku orto z dołu. Mój kubek ma delikatne zaoblenie na dole, które zaraz wymodeluję. Będąc w trybie skalowania i trzymając wciśnięty Shift, skaluję w dół krawędź. Teraz W i tryb poruszania. Wyciągam ją z Shiftem do góry i skaluję już bez Shifta, aby nadać niewielki skos. Jeszcze jedno skalowanie z Shiftem. I pora zamknąć podstawę. Gdyby to była doniczka, mógłbym pozostawić otwór, ale na dole w kubku to nie będzie zbyt praktyczne. Jest kilka sposobów, by zamknąć taki otwór. Jednym z nich, bardzo prostym, jest przycisk Cap w zakładce Edit Borders. Znajdziesz ten przycisk tylko, gdy masz wybraną selekcję border. Po kliknięciu Max zamyka nam otwór, tworząc tak, N-gona. Osobiście nie lubię N-gonów, dlatego pokażę Wam w ramach treningu inny sposób. Ponownie wybierzmy border i zeskalujmy go bardzo w dół. Teraz zmieńmy wybór z border na vertex, ale troszkę inaczej niż zwykle. Trzymając Ctrl wybierzmy vertex. Dzięki temu wybierzemy wszystkie werteksy związane z naszym poprzednim wyborem, w tym przypadku z border. W zakładce dykcji werteksu wybieramy kwadracik obok przycisku Weld. Wywołamy w ten sposób opcję menu spawania. Jedynym parametrem, na jaki mamy tutaj wpływ, jest odległość, czy raczej zasięg, a w okienku poniżej program pokaże nam ilość werteksów przed i po zastosowaniem tej funkcji. Weld to nic innego jak połączenie wybranych werteksów. Niestety to rozwiązanie z punktu widzenia czystości geometrii też nie jest idealne, gdyż niektóre silniki renderujące mogą mieć problem z punktami łączącymi więcej niż 4 edge. W przyszłych odcinkach poznamy sposoby, jak elegancko i czysto zamykać takie płaszczyzny. Modelowanie uszka zaczniemy od podzielenia geometrii kubka, aby wyznaczyć miejsca, z których zaczniemy je wyciągać.
Możemy to zrobić przy pomocy poznanego już Connect, ale tym razem pokażę Wam inną przydatną funkcję, to Shift Loop. Po najechaniu na ten przycisk otworzy się informacja o dodatkowych funkcjach dostępnych wraz z nim, ponieważ bardzo często z niego korzystam, poświęcę mu jeden z odcinków. Tworzę teraz podziały na środku połączeń ucha z kubkiem. R i tryb skalowania dopasowuje rozmiar do referencji. Dodam jeszcze jeden podział na środku kubeczka oraz powyżej i poniżej połączenia ucha. W kolejnym odcinku zajmiemy się modelowaniem samego łóżka. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, pisz śmiało. Jeśli spodobał Ci się ten tutorial, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. To był 3D Maniak. Do usłyszenia.